Witajcie. No jest gorąco. Ja od samego rana stoję przy garnkach. Tutaj mi się gotuje przecier. No chciałbym go troszeczkę zredukować tak bardziej do konsystencji koncentratu. A dziś chciałbym Was zaprosić na filmik poświęcony sosowi paprykowo-pomidorowemu. Wspominałem na poprzednich filmach, że taki sos zrobiłem. No i tutaj taka mała uwaga. Ten przepis spisywała moja mama, więc tak mi się wydaje, że chyba po raz kolejny pomyliła proporcje, więc nauczone doświadczeniem z poprzedniego razu troszeczkę zmienię te proporcje. I tutaj od razu mówię, że jeżeli będzie coś takiego wykonywać, to róbcie to pod swoje smaki, tak żeby do jak najszerszej liczby osób, domowników trafił właśnie ten sos, żeby przypadł do gustu i pasowo, gdy będą tą dzieci, załóżmy, i tak dalej. Zawsze można dosolić, zawsze można doprawić w drugą stronę, gdy jest przesadzone z tymi przeprawami, no jest ciężej, tak? Trzeba wtedy bardziej kombinować. Ale do rzeczy, słuchajcie. Co będziemy potrzebować? Nie wiem, czy kamera widzi. Pewnie tak. Zacznę może od sedna. Tutaj mam odmierzone litr przecieru pomidorowego, który wlewam do garnka. W przepisie jest 200 gramów koncentratu. Niemniej jednak ja nie będę koncentratu otwierał sobie do tego specjalnie, więc zrobię przecier, ale to dlatego, że wymyśliłem po prostu inny sposób przyrządzenia tego. Czyli tutaj dodajemy litr przecieru pomidorowego. Dobra, ja już sobie wstawiam. Słuchajcie, ocet spirytusowy ja użyłem dzisiaj. Tu jest około 70 ml. Użyłem octu winnego, więc wlewam do tego przecieru. I też około 75 ml oleju. Też to wszystko wlewam do garnka. To już się zaczyna gotować. Słuchajcie, potrzebny będzie czosnek i to jest około główki, no główka główce nierówna, więc ja tu mam więcej, bo będę robił z kilku porcji w tym garnku, więc około główki, tutaj też wszystko pod swoje potrzeby, w swój gust i około 200 gramów cukru, wszystko to do jednego gara wsypujemy, ja zaraz będę mieszał. Papryka ostra, czyli oczywiście tutaj może obniżę kamerę. Jeżeli nie chcecie, nie musicie tego dodać. Dwa listki laurowe i łyżka soli. Łyżka soli, którą sobie tutaj wsypię. Na razie czyli nie będę wsypywał. Niech to się gotuje bez. No i słuchajcie. Tutaj gwóźdź programu, czyli papryka. Ja paprykę mam już pokrojoną na mniejsze kawałki. Wyczyszczona, umyta i tak dalej, więc wrzucam ją tutaj do garnka. Niech ona się po prostu... No ja prawdopodobnie doleję więcej tego koncentratu przecieru, bo do tej ilości, ale generalnie... Aha, bo nie mówiłem. Papryki około 1,5 kg do tych proporcji, które podaję. Także wrzucamy sobie paprykę i to wszystko musi się nam zagotować, bo później tą paprykę trzeba będzie przemielić przez maszynkę. Oczywiście ja będę to robił troszeczkę inaczej, bo można to zblendować, więc ja tutaj z całą tą zawartością będę blendował, więc jeżeli będziecie, nie wiem, w jakiś inny sposób rozdrabniać, to najpierw w samym przecierze przegotujcie paprykę, tak żeby później Wam, nie wiem, w maszynce do mielenia ona się lepiej zmieliła. Tutaj będzie no, z olejem i tak dalej, to no, troszkę będzie to miało inny wpływ, więc ja będę to blendował. Jeżeli chcecie tak zrobić jak ja, to wrzućcie wszystko, jeżeli nie, to najpierw trzeba obgotować paprykę, bo to też jest ważne, obgotować paprykę, którą trzeba przekręcić przez maszynkę. No ja to surową próbowałem pierwszym razem robić. To surowa papryka tak średnio się blenduje, więc trzeba ją sparzyć. W przepisie jest, żeby ją przelać wrzątkiem, ale ja nie chcę, słuchajcie, tracić tego smaku, aromatu, który się wydobędzie do wody, tak, do tej wrzącej wody, którą później trzeba odcedzić, odlać i samą paprykę przemielić, więc ja poszedłem w ten sposób, że będę to wszystko gotowo. Niech ten sos to wszystko tutaj zostanie. I tutaj mała aktualizacja, bo zapomniałem Wam powiedzieć,
żeby do gotującej się papryki i przecieru dorzucić czosnek, który no, dobrze by było, żeby się tutaj podgotował, przegrzał. I teraz ile gotować? No im dłużej, tym ta papryka będzie bardziej miękka, więc będzie łatwiej się blendowała. Ja zdecydowałem się jednak z uwagi na czosnek, bo poprzednio blendowałem i nie rozdrobnił mi się dobrze, więc dziś go tutaj sobie razem z papryką mielę. Bardzo dobrze idzie, muszę Wam powiedzieć. Oddziela mi się skórka, ale nie wiem, czy tej skórki z papryki po prostu nie będę, nie zblenduję później samej, bo ona też jest bardzo taka cieniutka i nadaje się do użycia. Także chyba razem ze skórką. Wykorzystałem tą maszynkę, także tutaj można dowolną sobie wykorzystać. Może być blender, jeżeli chcecie, tylko trzeba by było, myślę, na mniejsze kawałki rozdrobnić paprykę i dłużej ją podgotować, żeby się zrobiła miękka, żeby nam się rozpadła. I tak później będziemy to wszystko jeszcze raz gotować, redukować, żeby się wszystkie te smaki połączyły. Tutaj właściwie nie ma śladu po oleju, to wszystko się połączyło. Może spowodował to ocet, ale powiem Wam szczerze, że jest niesamowity zapach teraz w domu, gdy się to gotowało. Jest zapach tego sosu, który robiłem wcześniej. No i teraz cały dom tym przeszedł. I tak powolutku będę to wszystko mielił. Mam już przygotowany garnek, w którym będę to wszystko jeszcze gotował. No oczywiście dodam sobie tutaj jeszcze do smaku soli, wsypię tej papryki ostrej. Przecier powoli dochodzi. Próbowałem, testowałem, smak już jest dobry. Jeszcze można troszeczkę, odrobinę dosypać ostrej papryki. Także tutaj dosypałem troszeczkę soli, dosypałem trochę cukru, z uwagi na to, że była to podwójna porcja. Ja mówiłem o składnikach, o proporcjach na tą pojedynczą. Troszkę octu dolałem, trochę właśnie oleju. No i dosypałem teraz papryki. Dosypałem wcześniej łyżeczkę, tu już mam zapakowane dwa słoiki. Także testowałem smak. Oczywiście smak musicie dostosować do swoich potrzeb, czy tam do swojego smaku, biorąc pod uwagę to, że no, tam ktoś z rodziny będzie to jadł. I teraz taki gorący sos przelewam do słoików i już tu bez pasteryzowania po prostu zakręcam w czyste, wymyte, wyparzone ewentualnie słoiki. I tak wszystkie po kolei. Ja wiem, może niektórzy widzą z przerażeniem, jak ja to robię, ale to jest taki mój sposób na wszelki wypadek, bo niedawno płukałem te słoiki, więc na wszelki wypadek, żeby tutaj żaden mi nie pękł, z uwagi na to, że te są dosyć grube. To jest 0,37 słoiczek. No i tak to, słuchajcie, wygląda. O, w kadrze. Teraz wystarczy, żeby to postało. Niech to się zapasteryzuje. No jeszcze tutaj taka uwaga na koniec. Jeżeli chcecie, możecie jeszcze dosypać sobie do... Proponowałbym do tych ostatnich słoiczków dosypać sobie odrobinę suszonej bazylii. Myślę, że obecność tutaj pomidorów będzie się dobrze komponowała z bazylią. Koncentratu czy przecieru pomidorowego możecie dać tyle, co ja, możecie dać mniej. No, w przepisie jest 200 ml czy 200 gramów, więc ten sos powinien wyjść gęściejszy. Niemniej jednak ten ma taką gotową konsystencję i gdy go już spróbujecie, gdy będziecie znali smak tego sosu, myślę, że wiele Wam się tutaj zrodzi pomysłów, do czego użyć, w jakiej potrawie zastosować właśnie ten sos. A jeszcze tutaj wrócę do sposobu przygotowania. No trochę mi zeszło, słuchajcie, przekręcić przez tą maszynkę do pomidorów.
Także teraz myślę, że za pierwszym razem robiłem surową paprykę, w mniejsze kawałki pokroiłem, w mniejsze jak dzisiaj, zblendowałem ją. Niemniej jednak blender dostawał w kość, bo jednak była za twarda papryka. Dziś nie chciałem tego blendować, można było zblendować, ale jeszcze następnym razem, gdy będę robił, to się pokuszę o to, żeby przez zwykłą maszynkę do mielenia mięsa przepuścić. Już nie będę tego sparzał, po prostu surową paprykę, jeżeli mi się dobrze blendowała za pierwszym razem, to myślę, że tutaj sama maszynka też sobie świetnie z tym poradzi, bo przez tą moją maszynkę do pomidorów sporo zostało miąższu ze skórką, to wszystko później zblendowałem, było trochę pracy, zabawy przy tym, więc myślę, że jednak wróćmy do tego pierwowzoru, czyli przez maszynkę do mielenia mięsa, nawet taką surową zmielić i dopiero taką zmieloną, taką pulpę, taki przecier paprykowy wrzucić do tego przecieru pomidorowego. I to by było na tyle. Ja powolutku już będę kończył, bo sos się redukuje, za chwilę mi się gdzieś tam przypalić może, tu trzeba cały czas mieszać. Im to się robi gęściejsze, im więcej wody ubyło, tym trzeba częściej mieszać. To tyle z takich moich uwag, więc jeżeli będziecie chętni, to w następnym, czy jeszcze później, bo myślę, że następny to będzie filmik z dżemu z dyniowego. Więc jeszcze w następnym filmie pokażę Wam, do czego użyć ten sos, ale myślę, że jak spróbujecie, to wiele Wam się rozjaśni, że tak powiem, wpadniecie na jakiś dobry pomysł. Także to by było na tyle. Słuchajcie, pracy troszkę jest, ale przepis jest generalnie prosty, pracy troszkę jest, troszkę wysiłku, ale można to ogarnąć, bo smak jest naprawdę dobry, fajny, przyjemny, więc warto. To by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, za ten poświęcony czas, i przepraszam za tą chaotyczność. Człowiek z jednej strony chce coś nagrać, podzielić się z Wami, a z drugiej strony jest ta praca, ten czas ucieka, więc pogodzić jedno z drugie jest ciężko, więc to taki mały kompromis. Więc to by było na tyle, słuchajcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.